Cześć, witajcie na kolejnym vlogu. Z tego powodu, że już jest coraz mniej pracy na polu, chciałbym wam pokazać, jakie mamy plany na tą zimę, żeby przez tą zimę co chcemy zmodernizować. Pierwszym naszym takim etapem było punktem było wylanie tutaj tej posadzki na dwa takie przedziałki pod tą wiatą. Jednym przedział będzie tak jak tutaj rury są wbite. Trzy rury to będzie koiec dla małych byków, takich jak tam przywiozą miesięczne, półtora miesięczne, dwa miesiące, one tam pójdą, będą sobie siedziały tam na głęboką ściółkę, będą miały zdech, żeby im nigdy nie wiało. Od przodu też coś, nie wiem czy to będzie furtka zdech, czy jak to będzie wyglądać, ale tak, żeby po prostu im nie wiało, żeby miały spokój, ciszę. I będą na głębokie ściółkę sobie siedziały, na przykład przywiozą ją, będą tam siedziały, nie wiem, 3-4 miesiące. One wtedy dużo obornika nie produkują, więc będziemy tylko dościelać, żeby mieć cały czas świeżą słomę. I później jak je przepędzimy gdzieś w inny koniec, na przykład ten obok, kiedy te jałówki zostaną sprzedane, to wtedy obornik będzie usuwany i wpędzane nowe. Tutaj jest przygotowany już ganek paszowy obok tych jałówek, który będzie też wykorzystany do tego końca. Taki był plan w sumie i tak to będzie wyglądać. Musimy też przy okazji pomalować sobie te wszystkie końce. Będzie okazja wszystkie te rury odświeżyć trochę. Też rury odwiate. Tam będziemy chcieli zamurować. Zamurować bez blachy, po prostu postawić za taką jakby to powiedzieć ścianę po prostu, żeby też z tamtej strony nie wiało i nie było takiego przelotu. Tu na razie są jałówki, które zostaną sprzedane w przyszłym roku. Chyba, że ktoś by był zainteresowany z was, możecie się odezwać. W opisie podam maila, jakbyście chcieli kupić takie jałówki sobie. Nie wiem, żeby je na przykład pokryć albo coś. Możecie odezwać się, to możemy, może dogadamy się. A kolejna tutaj taki przedziałek będzie na siewnik. Z brzegu będzie stał siewnik, a z tyłu będzie owiarka postawiona. Tutaj wyszło nam 8 metrów betonu, policzyliśmy 8 metrów betonu, przywieźli nam, ale niestety tam pod płotem betonowym nie wystarczyło. W sumie tak dobrze nie wystarczyło, bo tam będziemy musieli robić szalunek na betonie i ręcznie wtedy betoniarki sobie ukręcimy beton i będziemy robić tam taki mureczek, żeby ten beton razem związał się z tym płotem betonowym, ponieważ ten płot betonowy jest trochę wyżej niż ta posadzka, żeby był po prostu stabilniejszy i jeszcze wstał, a stał. Drugie tyle. Drugie 20 lata, bo nawet lepiej niż 20 lat stoi, nie? No i tutaj będzie siewnik i to. I tak chcemy sobie stopniowo robić pod tą wiatą co roku, na przykład najpierw tutaj, później dwa, znowu przydziały, później dwa i będzie cała wiata wylana betonem fajnie. Tutaj robimy sobie porządki już pod wiatą, bo się nazbierało kupę rzeczy, takie wiecie. Może się przyda kiedyś, a to się jednak nie przyda. Złomu już sprzątaliśmy, cena złomu teraz bardzo dobra, więc trochę z domu wywieźliśmy. No i tak to wygląda. Aha, jeszcze beton sobie tutaj robiliśmy sam, znaczy się sami. Chodzi o to, że firmy nie wołaliśmy do tego, sami po swojemu robiliśmy. Tak to kanał mówi. I nie jest idealnie zrobione. No ale to jest dużo pieniędzy zaoszczędzone, tak? Sobie sami je tą wygładziliśmy, więc to jest ten plus, że jest zaoszczędzone, tak? No, kolejnym etapem, który będziemy robić tej zimy, jest wymiana tego dachu tam nad paszarnią. Tutaj już jest, tu jest dokładany ten dach, więc tu już jest blacha fajna, a tam musimy wymieniać, już jest dziurawy niestety. Trzeba to zamówić, wymienić już eternit, złożyć na palety, żeby później zutylizować go. A teraz trochę blachy poszły w górę, wszystko złą, więc nie jest to dobry moment na robienie takich rzeczy. No ale będzie trzeba niestety zrobić, ponieważ już miejscami kapie i nie jest to dobre. No i to będziemy robić na pewno. To jest taki plan, że musi być zrobione w tym roku. Jeszcze chcemy też rynny założyć tutaj. Pod wiatę do byków, którą zrobiliśmy wiosną. Nie ma rynien niestety. I woda się dostaje na ganek paszowy. I później stoi woda miejscami. Też nie zrobiliśmy tego dachu równo z tym gankiem paszowym, ponieważ materiał na wiatę udało mi się kupić trochę taniej i tylko była możliwość wzięcia takich profili nieduszy, dlatego nie jest, możecie zobaczyć, dokładane są łaty drewniane,
do tego, żeby wydłużyć ten dach trochę. Tak trochę było robione, wiecie. Żeby jak najtaniej to wyszło po prostu. Dlatego tak to wygląda. Dlatego musimy rynny podokładać i wtedy ta woda też tak, najwięcej z tej wody po prostu wtedy jak z dachów spływa. A tam jakby padało, to nie ma tej wody. Tutaj rynna też będzie. No. I to jest taki kolejny plan na tę zimę. Ostatnim takim punktem na tę zimę jest rozwalenie tego tam oto budynku. Nie wiem, czy to dobrze widać na kamerze. Wiecie, powiedz. Widać? Będzie tutaj robiony przejazd na drugą stronę gospodarstwa. 4 metrowy szerokości, więc musimy, cała ściana będzie rozwalana tego budynku. Rozwala to będzie fajnie, bo tam jest zrobione to z takich pustaków szlakowych, więc pójdzie ładnie. Dach będzie trzeba rozebrać też. I ta strona będzie cała rozwalona, a tamte strony będzie tylko 4 metry, to przejdziemy, później wam pokażę. I tu będzie pod ścianą przejazd, także można było przejechać maszynami, żeby nie wyjeżdżać od strony podwórka, tylko po prostu z tamtej strony, gdzie też są maszyny i tam jest drugi wyjazd, można przejechać i tam wyjechać. A 4 metry na ten przejazd właśnie, a reszta, budynek ma 12 metrów bodajże, 8 metrów będzie po prostu taka wiata. Bez drzwi, bez niczego, tylko taka wiata jak tam. Tam będzie można sobie nawet z magazynu pod nawóz, jeśli zakupimy. W końcu będzie można zmagazynować nawóz, czy tam maszyny jakieś postawić, tak jak opryskiwać, czy tam nie wiem, nawet ciągniki, bo brakuje na miejsca na ciągniki. W sumie to idealnie będzie na ciągniki pod ręką blisko. No i za chwilę przejdziemy tam, no tyle wam pokażę, jak tam z tyłu będzie wyglądać to. Jesteśmy już z tyłu tego budynku właśnie. Tutaj będzie 4 metry od tego budynku obok, tej chlewni. Mi się wydaje, że 4 metry powinny wystarczyć, ponieważ maszyny mamy zazwyczaj 3 metry szerokości. A jakby coś było szerszego, tam, to też w razie czego przejedzie. A reszta, mówię, nie będzie rozwalane. Będzie tylko ładnie wyrównane. Dach będzie tutaj podniesiony, na tych 4 metrach będzie podniesiony, dorobiony do tamtego budynku, żeby można było wyżej, w przyszłości jak będzie większy ciągnik mógł przejechać, bo tu jest nisko i będzie dosyć długi, tak żeby można wjechać z przyczepą, na przykład będzie pełna przyczepa zboża, nie będziemy chcieli go przykrywać, po dach wjechać, zostawić i może padać sobie, nie będzie padać na tą przyczepę, a reszta będzie stało, dach tam będzie dach, wtedy reszta tego dachu będzie równa z tamtymi budynkami, z tamtymi szopami. Tu będzie tylko na tych 4 metry podniesiony trochę. No i tutaj będzie trzeba zagospodarować od razu ten teren jakiś, wylać beton, czy tam zrobić jakieś miejsce, gdzie by woda mogła spływać z dachów sobie, żeby tu po prostu zagospodarować to i było ładnie w końcu. I został nam jeszcze do postawienia płot betonowy, żeby skończyć ogrodzenie robić, żeby w końcu ogrodzić. Ten beton był stawiany już 2 lata temu i tak do tego czasu tutaj jest. To prawdopodobnie będziemy wiosną robić, jak się zrobi trochę cieplej. Też nie chcemy robić tego latem, żeby nie było twardo, bo jak stawialiśmy już płot, to twardo było. Dziury zanim wykopaliśmy, trzeba było trochę nakopać, wlać wody, żeby wiadomo się tam też ziemia trochę była, jak to powiedzieć, no bardziej miękka do kopania. Dlatego będzie to chcemy chyba wiosną zrobić, będzie trochę więcej też czasu, może tam marzec, kwiecień, po nawozach, przed tam opryskami i innymi rzeczami. No i tam zostało, kurczę, nie wiem, liczyłem to chyba z 60 metrów pewnie tego płotu, żeby postawić. Chcemy betonowy, już jak już zaczęliśmy betonowy, to będziemy z betonowym, żeby to miało ręce i nogi, a nie tam robić siatkę, po prostu część betonowego i siatkę. Zobacz, jak cię słuchają. O, ja się wszystkie ustawiłem. Może głodne są, a nie No i podkazałem wam w sumie już wszystkie nasze plany na ten, na tą zimę. Mam nadzieję, że uda się wszystko zrealizować ładnie, że pogoda na mnie popsuje trochę planów. No to co, jeszcze chciałem wam dodać, że jeśli macie jakieś tam rady, pomysły jakieś swoje, gdzie tam coś robiliście i moglibyście doradzić czymś, to możecie pisać w komentarzach lub tam na mailu, podamy w opisie maila, możecie tam się kontaktować albo coś. Zapraszam do oglądania pozostałych innych vlogów naszych, do komentowania, subskrybowania kanału, na Instagram zapraszam, Ronik po swojemu, na razie.